To jest stuk siana, ja to nazywam głowa cukru. Oregon, miejscowość Seaside, znalezione po 30 latach tylko i wyłącznie dzięki Google'owi. No, ja myślę, to jest bardziej na północ, jak się okazało, to jest bardziej na południe od Seaside, ale znalezione. No i dzisiaj akurat jest, w tej chwili jest przypływ, więc nie da rady wejść, bo wtedy jak byłem, to można było. No, wtedy był dostęp, można było przejść, to w związku z tym, że teraz jest przypływ, no to nie da rady. Na tamte skały nigdy nie dotarłem, zawsze się przejeżdżałem, zawsze parę razy. To tylko tutaj, nawet nie z tego miejsca, gdzie jestem, tylko tak w drugą stronę, bardziej na północ, te kilkaset metrów stąd. Szło się tutaj na tą skałę, bo tam jest... Jak nie ma przepływu, to jest dostęp. Można połazić tam po skałach i no już i koniec wycieczki. No ciekawe, czy ten wiatr nie wieje, taki ostry. Przed chwilą się słońce okazało, ale chyba niewiele z tego będzie. Także to jest nasza ostatnia chwila nad oceanem. Za godzinę, za dwie spadamy stąd. Jedziemy w kierunku na Portland albo ogólnie na Washington, na południowe rejony, bo jutro kolejnym etapem, jutro piątek, kolejny etap powinniśmy zaliczyć Park Narodowy Rainiera. Tak to on wygląda. No te plaże są szerokie. Woda płynie bardzo daleko, także uważaj. Bardzo daleko. Bo ja już miałam prawo kolana. Już pełne gacie wody. O, tutaj też. No i co, dopłynie. O, tylko to w tym, na Florydzie nie ma tak płaskiego terenu. Tam te plaże są szerokie, ale nie aż tak szerokie, jak tutaj są szerokie. Dobra, idę tam, bo nie chcę tego dostał w jednym miejscu. No ostatnio to tu byłem sierpień, przełom lipca, sierpnia 1998 roku. Wracaliśmy z Alaski. Z Alaski się wracali przez Yukon, British Columbia, Vancouver, promem do Victoria, z Victoria promem do Port Angeles. Wtedy w 1998 roku zajrzeliśmy do Olympic National Park, na ten centrum Hoch. Nie byliśmy na tym, na Hurricane. I co? I dalej skoczyliśmy tutaj na tą latarnię, którą szukałem, ale nie znalazłem się niestety. Na południowym rejonie stanu Washington. I później ten. Później tuśmy skoczyli właśnie na te głowy cukru, no Janke się nazywa to Haystack, czyli stuk siana. I dalej na południe do... O, pelikany lecą. Nie w tej kamerce będzie kiepsko widać, ale są. Nie w takiej ilości jak na Florydzie, czy w Kalifornii, czy
Luizjanie, ale są. To są te, które polują, nurkując do wody. Te, które są w Illinois, białe, to są brązowe, brown pelican, te, które lecą. Te w Illinois są białe i tamte polują inaczej. Nie nurkują z powietrza, tylko robią grupkę, półkole, kole i zwijają rybę w pułapkę. Niech to będzie taką okrążają je i wyłapują z wody. Te nurkują, te zawsze nurkują. Chyba, że je człowiek karmi, no to wrzucił tam do zioba. Ale generalnie brązowe pelikany nurkują z 10-20 metrów strzał do wody z otwartym dziobem, no i jest albo nie. Tutaj jeszcze na parkingu, który gdzieś tam jest, na który zawsze zajeżdżałem wtedy, jeśli nie pomnę jego miejsca, jednak ostatni byłem tu 25 lat temu, jest taka, to nie jest pomnik, coś w rodzaju rzeźby, no ale nie rzeźba, nie jest to zrobione z kamienia, nie jest to zrobione z drewna, nie jest to zrobione z co tam się jeszcze marmuru, z drutu, takiego z tego, ze stali nierdzewnej. Co to przedstawia? Nie wiem, mam to na zdjęciach sprzed 30 lat. Myślałem, że na to trafię, ale chyba dzisiaj już nie. Ważne, że tu na tą górkę trafiłem. Tu widocznie można się kąpać, bo widzę, ratownicy mają swoją budkę. W stanie Washington jest ten. Sugeruję, żeby się nie kąpać. Tam to ma czystsze prądy. A ta skała, jak widać, a tam nawet jest zakaz wejścia, tam chodziłem. Zakaz wejścia był prawdopodobnie, pewno jest to miejsce lęgowe dla ptaków, a jak nie lęgi, no to nie stoją. A tak wygląda południowy rejon, jest dalej Seaside, no bo skała jest umiejscowiona w Seaside, ta granica administracyjna tego miasteczka to się mija, jest tam kilka kilometrów lasu i no jest to, co tutaj jest. No, trzeba zobaczyć na mapie, co to za miejscowość. Co temperatura rzeczy w tej chwili? 15. W tej chwili jest 15. I w tej chwili Cannon Beach, Oregon. O, okej, okay. Cannon Beach. Cannon Beach, Oregon. O, ale znowu pelikany lecą. 5. Wysyłam. Lewickiego. No, wysyłać mi, proszę. I to jest Seaside, Oregon. Seaside, Oregon. No, to czas na przerwanie nagrywania kamerą. Trzeba się wziąć za aparat. Robić parę zdjęć. Pospacerować trochę. Na żarciu byliśmy w Long Beach na rybie z frytkami. Czego, jak mi tam squid. Kurczę, jak się squidy po polsku? Kalmary. No były, wyrzucili. No dosyć cienko rzucili. Miał być po funta, no ale wreszcie się wygotowało w oleju.
Dobre było, ale... No fajnie, tu się fale rozbijają, więc trzeba będzie czekać z aparatem na rozbryzgi. O, teraz nawet trochę widać rozbryzgów. Także z tego, co widzę, to nawet chyba nawet jak jest odpływ, jest zakaz wstępu. Wtedy ludzie łazili, ja też. Dobra, na razie kończę, zrobię zdjęcie i jedziemy.